Partnerem kanału jest Ceneo.pl, największa porównywarka cen sprzętu, a aktualną cenę znajdziecie w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam do kolejnego filmu Top Smartfony. Teraz jesteśmy w budżecie 1500-2000 zł. Jeżeli nie widzieliście wcześniejszego materiału 500-1000-1200, zapraszam, jest tutaj on podpięty, jest tam sporo propozycji. Wszystkie ceny urządzeń macie w opisie, żeby sobie zerknąć ewentualnie, czy Was coś interesuje, czy coś możecie kupić gdzieś tam obok siebie najłatwiej. Oczywiście są to moje subiektywne oceny, jeżeli chodzi o wybór tych telefonów. To są telefony, które ja testowałem, które najbardziej przypadły mi do gustu. Rozumiem, że możecie mieć inny wybór. Zapraszam do dzielenia się swoimi informacjami i doświadczeniami w komentarzach, biorąc pod uwagę, że to Wy dłużej testujecie urządzenia ode mnie, u mnie są 2-3 tygodnie, Wy je testujecie przez miesiące, lata, macie też duże doświadczenie z tego, co pamiętam, i na pewno pomożecie też innym, więc zapraszam bardzo serdecznie, będę wdzięczny, jeżeli pomożecie komuś innemu, komu ja nie będę w stanie pomóc. Natomiast przechodzimy sobie do budżetu 1500-2000 zł, mam tutaj sprytną kartkę. No, moim zdaniem za 1500 zł to nie ma lepszego telefonu niż LG G4. LG G4, który oczywiście ma swoje wady, ma swoje plusy, minusy, jak każde urządzenie. Z tego co pamiętam, jakoś nie był super mocno popularny w momencie, kiedy no i tak jest lepiej niż, było lepiej niż teraz przy G5. Natomiast mimo wszystko LG G4 jest bardzo, bardzo fajnym smartfonem. To jest telefon z jednym z najlepszych aparatów nadal na rynku. I gorąco go polecam, bo on rzeczywiście no, mocno staniał, biorąc, nie wiem, pod uwagę, że G5 niestety dzisiaj w tej cenie zaporowej na początku nie sprzedawała. Zeszła cena G5, G4 również. No i w związku z tym to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra propozycja. Urządzenie z wyjmowalną baterią, microSD, dobrym procesorem, dobrze działającym. Naprawdę aparat robi tam robotę. Wydaje mi się, że można sobie wymienić tą klapkę, jeżeli chcemy plastik albo skórę. Fajnie, że po prostu można sobie to wymienić po czasie, bo wiem, że ta skóra niestety nie zawsze dobrze się sprawdza po dłuższym okresie użytkowania, że ona się mocno przeciera, więc jest również możliwość dokupienia sobie kolejnej klapki albo wymiany na plastikową. W każdym razie jest to na pewno dobra propozycja do 1500 zł. Kolejną propozycją jest niewątpliwie Honor 7, urządzenie, o którym wielokrotnie mówiłem. Dobra obudowa, fajnie zbudowany, trochę aparat wystaje, ale skaner odcisków palców rewelacyjny. Urządzenie działa bardzo płynnie, bardzo w porządku aparat, rewelacyjny tryb nocny. Do robienia zdjęć z długim czasem naświetlania, to rzeczywiście robiło tam największe wrażenie. Urządzenie działało bardzo sprawnie, nie miałem jakichś większych zastrzeżeń. Wydaje mi się, że to naprawdę był hit sprzedażowy, jeżeli chodzi o zeszły rok, bardzo mocno. Za czym jak Honor 8, bo on rzeczywiście no, będzie teraz trochę droższy, byłem ostatnio na premierze. Jak to się urządzenie sprawdzi, no będę w stanie dopiero powiedzieć po tym, jak je przetestuję, więc na razie i tak się nie pojawi ono bezpośrednio w zestawieniu. Również jeżeli chodzi o już chińskie urządzenia, czyli Mate S, urządzenie, które faktycznie również testowałem, w tej cenie można je gdzieś tam dostać. Bardzo fajne, duża bateria, fajny wygląd taki łódkowy, aparat również świetny. No, dużo osób korzysta z tego urządzenia, z tego co zauważyłem, gdzieś tam po prywatnych znajomych z branży nawet, więc no, urządzenie godne polecenia, naprawdę u mnie się też sprawdziło. Może nie było jakieś wybitne, niczym się jakoś specjalnie nie wyróżniało, natomiast nadal uważam, że to jest kawał fajnego sprzętu. Również tutaj zamiennie P8, no trochę gorszy od Honora 7, natomiast mimo wszystko Mate S bardziej gdzieś tutaj mi się wpisuje w tą granicę budżetową. Mamy również urządzenie takie jak Z5 Compact, urządzenie, które no mimo wszystko no grube, tak? No pamiętam, że mocno na to narzekałem, natomiast smartfon, który do 1500 zł, chyba Sony, to jest takie urządzenie, które faktycznie gdzieś tam no daje radę, wydaje mi się, ten aparat może nie jest jakiś rewelacyjny, ale skaner odcisków palców, całkiem ciekawa ta obudowa tego urządzenia, fajne to domino szkło z tyłu, to na pewno były spore plusy tego urządzenia. Myślę, że również warto się w je zobaczyć, szczególnie, że dużo osób nadal gdzieś tam wypatruje czegoś ciekawego, czegoś innowacyjnego od Sony. Wiem, że z tym ciężko, natomiast no w tym budżecie 2000 zł, do którego teraz sobie przechodzimy, jest już dużo, dużo lepiej. 2000 zł, S6 i G5. No to są telefony, które najbardziej polecam chyba, bo rozumiem, że przy S6 bateria gorzej trzyma, chociaż słyszałem, że bo nie miałem możliwości tego przetestowania tak na dłużej. Na Androidzie 6.0 już jest lepiej, że trochę to zostało zoptymalizowane. Poza tym urządzenie naprawdę ze świetnym aparatem, świetna jakość wykonania. Bardzo, bardzo fajnie już to wszystko przemyślane, sporo poprawione, jeżeli chodzi o samo urządzenie. Przecież dołożone bezprzewodowe ładowanie mamy w standardzie, mamy również szybkie ładowanie. No tych kilka rzeczy jest bardzo w porządku. No na pewno na duży plus tutaj aparat.
G5, urządzenie, które no pomimo tego, że niestety nie zbiera jakichś tam super recenzji, biorąc pod uwagę, że kiepska jakość spasowania, że to tak nie do końca czujemy, że to jest aluminium takiej wysokiej jakości, że to urządzenie jest takie lekkie. Te moduły, które no niestety no ludzie czekają na zakup G5, aż spadnie poniżej 2000 zł, żeby je kupić, bo cena była dużo początkowo wyższa. I moduły, które są no po parę stów, to jednak nie wydaje mi się, żeby to był trafiony pomysł. Natomiast świetny, szeroki kąt. Wydaje mi się, że to jest taki killer feature, jeżeli chodzi o aparaty w dzisiejszych czasach. Szczególnie na takich wyjazdach, jak ostatnio byłem, czy w Sztokholmie, czy na innych konferencjach gdzieś w Nowym Jorku, no chcę zrobić zdjęcie czegoś ładnego i mi brakuje tego kadru, brakuje mi. Cały czas, za każdym razem swoim kolegom i koleżankom mówię, że kurczę, przydałby mi się w tym momencie LG G5, żeby zrobić zdjęcie z szerokim kadrem, bo to pomimo tego, że to aparat 8 megapikseli, widać tam piksele przy zbliżaniu i tak dalej, efekt jest piorunujący i mam nadzieję, że to gdzieś widzieliście też w recenzji. No, naprawdę urządzenie godne polecenia, wydaje mi się, wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy, jest problem ze spasowaniem tego sprzętu, ale mimo wszystko ten aparat naprawdę robi robotę. To jest bardzo, ale to bardzo ciekawe urządzenie. Pozostańmy jeszcze chwilę przy Samsungu. Wiem, że temat gorący, jeżeli chodzi o Note 7, który jest no, dość drogi w chwili obecnej. Natomiast nadal Note 4. Note 4 jest bardzo popularnym urządzeniem, które wiele osób nadal bierze gdzieś tam pod uwagę, jeżeli chodzi o zakup. Wydaje mi się, że to jest słuszne podejście. To jest nadal fajny sprzęt, bardzo fajnie zbudowany, bardzo fajnym wyglądem, z bardzo dobrym aparatem, trochę gorszy niż S6 mimo wszystko, ale tak naprawdę urządzenie wszystko ma, rysik ma i ta cena rzeczywiście jest teraz bardzo atrakcyjna, więc jak najbardziej ten smartfon cały czas polecam. Kolejnym urządzeniem jest P9. No to jest smartfon właściwie kompletny, ze świetnym skanerem odcisków palców, dwa aparaty monochromatyczne, którym można robić naprawdę bardzo, ale to bardzo artystyczne zdjęcia. Dużo rzeczy tam poprawiono, urządzenie fajnie działa. Z tego co wiem, ja nie byłem mocno zadowolony z baterii w P9. Natomiast z tego co wiem, aktualizacje ostatnie, które były, bo dawaliście mi gdzieś tam znać w komentarzach, że jest sporo lepiej, więc wierzę i ufam Wam, że rzeczywiście ten problem, który gdzieś tam mnie osobiście przeszkadzał, został rozwiązany, więc również to urządzenie polecam jak najbardziej. Nie miałem z nim jakichś większych problemów. Bardzo ładnie zbudowany smartfon, jeżeli chodzi o Huawei'a i warto to gdzieś to odnotować. Kolejnym smartfonem tutaj jest Sony. Wiem, że dużo osób mówi, że Sony za drogie, natomiast faktycznie tutaj do 2000 zł, gdzie ta cena już X-a spadła do 1700 zł albo nawet mniej. Ja mówiłem od samego początku, właśnie X, czyli Xperia X był najlepiej moim zdaniem zrobiony i tak wybalansowany, jeżeli chodzi o cenę spośród całej nowej rodziny X-ów. I faktycznie to urządzenie teraz, ta cena spadła i ono jest naprawdę bardzo fajne. Bardzo ładny smartfon i to warto podkreślić. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka nie widać specjalnie różnic, bardzo ładny smartfon, bardzo fajnie zakrąglone rogi, poprawiony skaner odcisków palców, aparat też poprawiony. Wiadomo, że to nie jest półka S7 czy G5, nawet S6 moim zdaniem, natomiast warto o tym powiedzieć, że ten aparat i tak jest bardzo dobry, większość zdjęć co robicie bardzo poprawnych, można gdzieś tam sobie je ewentualnie trochę podkolorować i będzie bardzo w porządku, więc to urządzenie na pewno również polecam. I to tyle, jeżeli chodzi o te takie top 5 urządzeń za 1500-2000 zł. Oczywiście, jeżeli coś pominąłem, dajcie znać w komentarzach, zawsze się do tego ustosunkuję, bo odpowiadam na wszystkie komentarze na kanale. Przypominam o tym, że jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszam do zasubskrybowania kanału codziennie na nowe odcinki. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to możecie go udostępnić i zalajkować, będzie mi bardzo miło. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!